Przed pierwszym treningiem czułem stres, a zarazem ekscytację. Wierzę, że to może być mój sposób na życie i traktuję to jako zajawkę. Marzenie, żeby wystąpić w ringu. Teraz mogę to spełnić, swoje marzenie. Jeszcze mnie zobaczycie. Będąc w ośrodku, uważam, że na pewno zyskałem dużo większą pewność siebie, gdyż trenuję nie tylko z osobami, które miałem we wcześniejszym klubie, ale trenuję też z rówieśnikami, którzy są tutaj. Jestem jednym z niewielu, który odważy się włożyć rękawice. Co mogę powiedzieć? 10 chłopców, którzy przez dłuższy czas zaangażowali się w przygotowania do tej walki. Myślę, że wiele pozytywnych emocji i wiele ciepłych słów, które pod ich adresem usłyszeliśmy, kiedy się przygotowywali, skutkują dzisiaj właśnie tym eventem, tym wydarzeniem, które myślę, że jest bezprecedensowe na skalę Polski, jeśli chodzi o tego typu placówki. Mam nadzieję, że tego typu wydarzenie będzie się powtarzało cyklicznie, co pół roku. To wszystko zależy od chłopaków, od tego, jak się będą sprawować, od tego, jak się będą przygotowywać. I myślę, że jest to bardzo ciekawa forma rywalizacji. Poniekąd rozładowuje też napięcie, kanalizuje agresję. Mam nadzieję, że to, co tutaj Dawid, który za okiem kamery stoi, będzie mógł Wam przedstawić w tym krótkim filmie, pokaże, że warto tego typu eventy organizować. Okazało się, że ten sport nie jest taki trudny do opanowania i może go każdy trenować. Trenuję dla siebie, nie zależy mi na aprobacie innych. Całe to wydarzenie to wynik pracy chłopców. Każdy z nich tak naprawdę się zaangażował, nie tylko zawodnicy. Zawodnicy ciężko się przygotowywali przez 3 tygodnie. Przez ten czas przeszli naprawdę głęboką przemianę, nie tylko fizyczną, ale i mentalną, ale tak naprawdę nie możemy tutaj zapomnieć o ekipie technicznej, która okazała się bardzo samodzielna, bardzo odpowiedzialna, ponieważ każda funkcja, która została przydzielona wychowankom, była jednak bardzo ważna, żeby to wydarzenie tak naprawdę się udało.